Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest Subnautic, a po raz kolejny zobaczcie w ogóle co się dzieje. Wyszedł update, który ważył 500 mega i dodał takie rzeczy w tej grze, że ja się po prostu boję. Boję się naprawdę o to, co się będzie działo. Po pierwsze zmieniła się tutaj zawartość tego pomieszczenia. Zobaczcie, możemy otwierać apteczkę, możemy tam prawdopodobnie coś jakoś chować. Na razie jeszcze chyba się nie da, ale zobaczcie, też się otwiera storage i tak dalej. Więc to są takie akurat dosyć kosmetyczne rzeczy, ale zaraz zobaczcie, co jeszcze udało mi się przygotować na ten odcinek, bo ten statek może w każdej chwili niekontrolowanie wybuchnąć, więc może być całkiem ostro. Mam nadzieję, że uda nam się wychwycić ten moment i w tym właśnie celu przygotowałem sobie jeszcze rzeczy, które będziemy robić przez ten czas. Okazało się w ogóle, że ja zbudowałem dwa simoty, czyli te urządzonka. Tam jest jeden z tych simotów, a drugi jest tam, dlatego że skończyło mi się w nim paliwo, że energia mi się z nim skończyła, więc co tam siedzi? Okazuje się, że mam dwa. Myślałem, że w ogóle mam jeden. Myślałem, że jeden mi się zniszczył. Okazuje się, że mi się nie zniszczył i że go po prostu tam mam. No ale dobra, skonstruujmy w takim razie rzecz, którą chciałem wam pokazać. Mianowicie zbierałem strasznie materiał na to, żeby zbudować wreszcie cyklopa i wreszcie jestem w stanie to zrobić. Jestem tak podniecony, że to jest masakra i klikam teraz, żeby zaczął się robić. To jest chwila przełomowa, naprawdę. Patrzcie, wow. Nie dość, że jest wschód słońca w tym momencie, albo zachód, chyba wschód. To tworzy nam się właśnie na naszych oczach wielki nasz okręt. To jest masakra. Ja już jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał w środku. Jestem tak podjarany tym. I będziemy mogli wreszcie, używając tego, podpłynąć sobie tam. Jesteśmy już generalnie w 100% uzbrojeni i możemy płynąć w stronę tego statku, żeby go troszeczkę pozwiedzać. Ponieważ prócz tego, że zbudowałem statek i zrobiłem sobie ten gauss, znaczy nie gauss, tylko jak się nazywa, zawsze zapominam. Stasis Rifle, to mam jeszcze Radiation Suit, czyli jestem jakby chroniony przed radiacją. Nic mnie już nie jest w stanie jakby powstrzymać. Ani potwór, który tam grasuje, bo mogę go zatrzymać moim Stasis Riflem. Zobaczcie, mogę strzelić sobie po prostu i zatrzymać go w identyczną bańkę, w jaką zatrzymuję każdego innego stwora. Także bez żadnego problemu mogłem w ten sposób właśnie zdobyć wszystkie rzeczy. Zaraz zadokujemy może mojego Simota w środku, bo z tego co wiem, to można go zadokować i chyba się go nawet da naładować za pomocą tego. Więc spróbuję to zrobić. Wejdziemy sobie do niego. On ma już strasznie mało energii, bo nim kursowałem nim przez bardzo długi czas. Gdzie to można do niego podpłynąć? Chyba gdzieś jakoś tutaj od dołu. Spróbujmy. Tutaj nie. Duck Simoth tutaj. O, zobaczcie. Chyba go zadokowałem, ale super, dobra. Udało mi się zadokować Simota w takim razie. Tu jest wejście do Simota, on się charge'uje, ale super, mogę go ładować. Ludzie, teraz jesteśmy niepokonani w tej grze, możemy ładować i naprawdę jaram się okropnie. Mamy tutaj power cell'e, które są zapełnione, jest super, jest jakaś konsola, którą można upgrade'ować. Co ciekawe, ja do końca jeszcze nie wiem w jaki sposób, bo chyba nie mam jeszcze potrzebnych rzeczy. Ale jedna rzecz, która mnie ciekawi, climb down ladder, odszedłem gdzieś, chyba schodzę niżej do jakiegoś silnika, czy coś takiego, czy może do jakiejś, nie wiem, właściwie gdzie. Co to jest? To są jakieś kapsuły chyba. O, patrzcie, to są jakieś kapsuły, ale nie wiem, czy mogę w nich. Na razie nie do końca wiem, co mogę w nich robić. A, to można wyjść, okej. To się wdrapiemy w takim razie na górę. O, jesteśmy na mostku, zobaczcie. Jesteśmy na mostku naszego statku, którym oczywiście możemy pływać w dokładnie taki sam sposób, w jaki mogliśmy pływać innymi naszymi statkami. Zobaczcie, on sobie płynie po prostu i tak dalej. Na razie nie chcę za bardzo go ruszać, bo chcę obczaić jeszcze, co wszędzie tutaj jest. O, właśnie, zmienimy nazwę, albo nie. Właściwie to dam wam wymyślić tą nazwę, ponieważ współtworzycie tą serię razem ze mną, więc dlaczego mielibyście tego nie wymyślić? Nie. Save and exit, na razie nie chcę. Nie będziemy na razie zmieniać imienia. Napiszcie w komentarzach, jakie może mieć to imię, nie wiem. Może być to nawet nasza ośmiorniczka, czekomalinca, coś takiego. Nie wiem, jak tylko chcecie, to tak to nazwę. Dam wam wybór w sumie, bo czemuż by nie. Ja sam pomysłu za bardzo nie mam na nazwę, więc niech będzie tak jak jest. Musimy wykminić jeszcze o co chodzi dokładnie z tym, jakie rzeczy to możemy wkładać do tej konsoli i co jeszcze. I będziemy musieli powoli ruszać w stronę tego naszego kraka, znaczy nie krakena, tylko tego naszego statku, bo chciałbym go zwiedzić. Tylko że zaraz, WSD to pilot, space i C, czyli C się zagłębiamy, tak? Tak. Zobaczcie, C się zagłębiamy, spacją lecimy do góry. Dobra, wykręćmy w takim razie w stronę tego statku i powoli sobie tam popłyńmy. Teraz do końca nie rozumiem, czy ja zakręcam, czy nie. Chyba zakręcam, dobra, jest okej. Tylko już tak strasznie powoli. Dobra, to jest nasza kapsuła. Oj, żebyśmy w nią nie wywalili, bo będzie dramat. Na szczęście jakoś już mi w nią nie wywalili. Dobra, płyniemy w takim razie w tamtą stronę. Widzę, że ten statek jest strasznie blisko, ja chciałbym zobaczyć jego... Chyba coś zaryłem. Spoko, jakoś od tego odpłynąłem. Myślałem, że on wybucha i dlatego się tak zamurowało mnie i się zesrałem ze strachu, że zaraz mi wybuchnie to wszystko i będzie bieda. Ale na razie nic nie wybucha. Grunt to przede wszystkim zobaczyć wybuch tego, bo ja strasznie bym chciał zobaczyć ten wielki wybuch, tą eksplozję, która tutaj się pojawi. I chciałbym wylutować już ten statek, ponieważ no, to jest całkiem fajna rzecz, chciałbym już to teraz zrobić. I czekam, i czekam, i czekam. O nie, patrzcie, chyba właśnie wybucha nam statek. Chyba troszeczkę powinniśmy się oddalić, bo obawiam się, że to może być taki blast, że się zesramy po pachy.
jest odliczanie, oh shit. Patrzcie. Za 5 sekund wybuchnie ten wielki statek. Jestem strasznie zajarany, dlatego że radiacja nie jest w stanie mi zaszkodzić, więc dlatego jestem ciekawy, jak on wybuchnie. Patrzcie, i... Wow. Jaka masakra, patrzcie, zniszczony doszczętnie. To jest epickie, naprawdę gra jest świetna. Jak na tak wczesną fazę swojej produkcji jest genialna. To jest niewiarygodne, jak ona jest świetna. Wybuch może nie był jakiś taki szczególnie oszałamiający, ale widać, było ten blast i tak dalej. Więc jest całkiem fajnie. My sobie wpłyniemy w takim razie już w jego stronę, ponieważ chciałbym zlutować rzeczy, które tam będą w środku. Może zagłębić troszeczkę pod wodę, żeby widzieć jakby... co się tutaj dzieje, bo chciałbym też mieć pewność, że żaden stwór nas nie zaskoczy. Coś czuję, że to może być dramat, jak nas zobaczy ten wielki stwór, ale jest szansa, że on się nie zrespi, bo on się respi tylko czasami. To nie jest tak, że on się musi zrespić, tylko on się respi tam co jakiś czas, jak się ma szczęście. Nie zawsze musi się pojawić, więc przy dobrych wiatrach, jak tam popłyniemy, to tego stwora nie będzie. Jak będzie, to będziemy się po prostu spieprzać co niemiara i zatrzymywać go tym stasis riflem. Myślę, że wszystko będzie okej, jeżeli to jakoś w miarę dobrze rozegramy. Ja nie mam dostępu do eksperymentalnych wersji tej gry. Chyba w jakiś sposób da się je aktywować, a do końca jeszcze nie wiem jak, więc po prostu tego nie aktywowałem. Czy tam już coś nie pływa? Oj, tu będzie niebezpiecznie, kochani. Jak ten wielki stwór się tutaj pojawi, to się zesłam ze strachu. No dobra, to co? Wypływamy chyba, nie? Wypływamy. Dobra, bierzemy... Dobra, zostawimy ten swój statek tutaj. O nie, wyszedłem. What the fuck? Co ja tu robię? Co ja robię na samej górze? What the fuck? I tam jest mój statek? Dobra, chyba jestem w dupie. Coś się zgliczowało. Jestem mega daleko od mojego statku, aż mi zaczęła swędzić głowa ze strachu, naprawdę. Kurczę, tak mi teraz swędzi głowa. Dobra, musimy to przeżyć, żeby nas nie złapał ten potwór, bo jak nas złapie, to będziemy mieli przesrane. Czemu coś się musiało zgliczować akurat wtedy, kiedy właziłem do statku? What the fuck, ludzie w ogóle? Tutaj jeszcze aż tak... O! Dwie sztuki! Nie wierzę. What the fuck, ludzie, czemu? O Jezus! Nie mogę go... On nie reaguje! What the fuck was that? Czemu on w ogóle kompletnie nie reagował na to, co ja w niego strzelałem? Totalnie w ogóle nie zareagował ani w krztę po prostu. What the fuck w ogóle? Co to miało być? Dwa Guardiany się zrespiły od razu. Znaczy nie wiem, jak to się nazywa właściwie, ale chyba Guardian. Dwie sztuki się od razu zrespiły. To jest niewiarygodne, jak to się stało. I teraz mam tutaj... Mam w tamtym miejscu mojego cyklopa, którego chciałbym odzyskać, ale nie jestem w stanie. Więc jesteśmy w dupie dokumentnej po prostu. Nie wiedziałem, że w ogóle może się zdarzyć taka sytuacja. Masakra. Dobra, ja jestem odważny, więc wypłyniemy tam jeszcze raz. Ja chcę przede wszystkim uciec od tamtych stworów, zdobyć mój statek i wypłynąć stamtąd jak najszybciej. Ale chciałbym też zbadać tamte wraki, które tam były, bo tam była jakaś skrzynka. Ja chciałbym tą skrzynkę, chociaż jedną skrzynkę złotować. Ja wiem, że to jest strasznie trudne, bo ja widzę, że nawet już tym moim karabinem nie jestem w stanie jakkolwiek powstrzymać tych stworów, więc to jest dosyć... No, niefortunna i niebezpieczna sprawa, no, że one się zrespiły dwa obok siebie. What the fuck, w ogóle widzieliście to, ludzie? Ja sam, przez to, że nie mogę za bardzo krzyczeć, bo młody śpi teraz już, to już jest taka dosyć późna godzina, kiedy to nagrywam, i nie mogę za bardzo krzyczeć, ale pewnie wrzeszczał jak wariat, to zobaczył w normalnym jakby dniu. Ale dobra, no, w sumie tak jest 100 razy lepsze oświetlenie, jak nagrywam o tej porze. W każdym razie, dobra, płyniemy sobie tam. Coś czuję, że to troszeczkę nam zajmie czasu, więc zrobię po prostu takie małe cięcie i zobaczymy się już na miejscu. Dobra, prawdę mówiąc, widzę już czubek mojego statku, więc jest jakiś progres. Widzę już czubek mojego statku wystający z wody. I tam, dosłownie przy moim stateczku, powinny być skrzynki, które chciałbym zlutować. Tylko że, no, nie jestem pewien, czy zdołam do nich dotrzeć, ponieważ widzieliście, jak to się ostatnio skończyło. Wlazł stwór, który mnie zażarł w 3 sekundy. Myślę, że używając mojego simota, eksplorowanie tych krain mogło być troszeczkę łatwiejsze, bo bałem się, że mój simot może być nieco szybszy, aniżeli ja, płynąc w pław. No ale trudno, już jest, jak jestem pierdołą, to będę wykonywał tą robotę jak pierdoła, ale naprawdę, niesamowita sprawa w sumie. Z tym Guardianem jeszcze nigdy nie miałem do czynienia, nigdy nie walczyłem z nim i nie do końca wiem jeszcze, jak się z nim po prostu, jak sobie z nim poradzić. No, sami musicie to zrozumieć, ale już widzę już na statek bardzo blisko. Na razie się nie zrespiły te stwory. Widzę, że one się respią tak nagle, tak kompletnie nagle, że nie ma ich i nagle są. Więc to jest po prostu dramat kompletny. Jak już się spotka tego gościa, to jest dramat dokumentny. Ale tutaj gdzieś na skarpie, w miejscu, gdzie ja... O, zobaczcie. Zobaczcie. I tutaj wyjmę sobie ten rifle, żeby przypadkiem nie było powtórki z rozrywki. Ale była też ta powtórka z rozrywki, nie byłaby znowu spowodowana tym, co ja robię, bo... O Jezus. O nie. Uciekam. Słyszałem dźwięk, który oświadczył mi jednoznacznie, że zaraz wylezie na mnie potwór. Gdzie się wpływa do tego? Cholera jasna, uciekamy stąd szybko. Gdzie się tutaj wpływa? Ja nienawidzę tego, jak nie do końca jeszcze poznałem wszystko i nie wiem, jak się wpływa. O Boże, ludzie, o Boże. Teraz schowamy się tutaj. Mam dużo tego.
Mam dużo napojenia. Otwieramy sobie ten supply crates. Otwieramy. Co tu jest? Bateria. Dobra, jedna bateria. W sumie lód dosyć kiepski, a co jest w tej? To jest zdezynfekowana woda. Dobra, już jest nieco lepiej, ale dobra, musimy stąd uciekać jak najszybciej. Dobra, wpłyniemy sobie w takim razie tutaj. O jest, jesteśmy w cyklopie. Wbiegamy sobie szybko na mostek. Ludzie, ale to jest stres, naprawdę. To jest stres okropny, jak wiesz, że zaraz możecie zerzeć stwór po prostu, który wcale nie jest łatwy do pokonania. Coś chyba we mnie uderzyło. Myślałem o tym, żeby tego mojego cyklopa i całą tą moją bazę umiejscowić w ogóle w takich mega, mega ciemnych głębinach. Co o tym w ogóle myślicie? Bo zrobiłbym taką właśnie bazę, zbudowałbym, bo w kolejnych odcinkach planuję właśnie wybudować bazę, ponieważ mamy już wielki okręt, mamy już simoda, który jest tam zadokowany i generalnie jesteśmy dosyć fajnie ustawieni, mamy fajne rzeczy, więc myślałem o tym, żeby po prostu spróbować zbudować sobie podwodną bazę i w tej szczelinie, którą kiedyś wam pokazywałem, chciałbym właśnie ją zbudować. W tej szczelinie ją chciałem zbudować, ponieważ twierdzę, że w kolejnych update'ach tej gry na pewno te głębiny właśnie Subnautiki będą rozbudowywane i chciałbym, żebyśmy te głębiny mogli zwiedzać bez żadnego problemu i chciałbym mieć właśnie taką bazę wypadową, która byłaby w tamtym miejscu. Ja wiem, że tam wszędzie są pływają te rekiny piaskowe i tak dalej. Zresztą właściwie takiego prawdziwego rekina piaskowego jeszcze nie spotkaliśmy, bo my spotkaliśmy te takie dziobaki, nie wiem jak to nawet nazwać, takie dziobaki, co często je widzimy. Teraz już dosyć często, bo często właśnie eksplorujemy takie miejsca, które są no nie do końca, że tak powiem, pewne. A są jeszcze takie rekiny z takimi wielkimi kłami i tak dalej, które po prostu zżerają nas dokumentnie, jeżeli tylko proszę słodkie, jak te rybki skaczą. W każdym razie chciałbym też właśnie zobaczyć takiego rekina, uchwycić go właśnie w bańce i wam pokazać go z każdej strony, żebyście mogli. Teraz jak mamy ten stasis rifle, to jesteśmy po prostu... Biedna, biła się o mnie. To jesteśmy po prostu niezniszczalni, możemy pływać gdzie chcemy, więc... Znaczy no, może poza aurorą, bo jak się okazuje przy... Oj, zblokowałem się, bo jak się okazuje przy aurorze potwór jednak jest troszeczkę sprytniejszy niż ja i jest w stanie mnie zabić dalej bez problemu. No, więc właściwie jak wpłyniemy sobie tam, żeby tylko nie zahaczyć jakąś górę... Co właśnie żeśmy zrobili, niszczę strasznie ten statek zahaczając o te góry, no ale trudno, no musimy po prostu jakoś z tym żyć. Dobra, zatrzymamy się w takim razie tutaj nad tym naszym stateczkiem. Ja w sumie wam podziękuję już za oglądanie, tylko podpłynę sobie do góry, o wysuniemy się tak troszeczkę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie w takim razie, było mi bardzo miło was tutaj gościć, było trochę strachu i mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach również będzie tak emocjonująco. Podpowiedzcie mi właśnie w kwestii tego, tej nazwy Submarina, mam nadzieję, że jakoś razem to nazwiemy. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się i na razie.